To campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. W naszych rozmowach zazwyczaj skupiamy się na perspektywie polskiej. Przyglądamy się badaniom naszych naukowców, rodzimych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i rzadko wykraczamy poza obszar Polski i wniosków na temat naszego kraju. Dziś mamy unikatową możliwość, by porozmawiać z profesorem za oceanu, profesorem Randym Boylem, wizytującym Uniwersytet Warszawski w ramach stypendium Fulbrighta. Pan profesor reprezentuje Weber State University, w Goddard School of Business and Economics, jeśli nie pomyliłam. Tak. Witaj, Randy. Witam. Sięgnijmy za ocean. Porozmawiajmy o tym, jak Stany Zjednoczone radzą sobie z edukacją w dobie COVID-u i jak edukacja amerykańska przygotowuje się na rewolucję technologiczną, która już się toczy, ale która przyspieszyła w ostatnich miesiącach. Okej. Okay. Czy po, po angielsku, czy po... Po polsku prosimy, po polsku. Po polsku. O, to, to będzie mi trudno. W Ameryce to... Trudno to było zmienić pomyśle o a, edukacji. Zazwyczaj w ed uniwersytecie mamy klasy i przygotujemy studenty dla a, kar kariery w fabryce. A to, był, to jest bardzo stare uh, myślenie. To, to szkodzi nasz studenty. Ale teraz musimy zmienić, jak my uczymy i jak uh, to, co uczymy. Dlatego teraz uh, bardzo szybko zmienimy uh, to, co uczymy, zmienimy I, i nawet profesory. Uh, musimy mieć uh, dużo profesorów i często zmieniają się ok okupacje. Ale uh, to w Polsce uh, to jeszcze jest uh, troszkę tak jak był w Stanach 10 lat temu. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze. Uh, to, to co ja widziałem do tej pory. Ed edukacja tu uh, w Polsce jeszcze nie ma uh, w starcie. Uczenie technologiczne. Musimy uczyć na przykład Python, analytics, nie wiem jak, jak to się mówi po angielsku, Wszystko A po rozumiemy. polsku. Bardziej robotics. Musimy uczyć więcej 3D printing. Drukowanie 3D, tak? No właśnie. Na, na przykład w Stanach, w Uniwersytecie, gdzie ja uczyłem, mamy Innovation Center. I mi 3D printing, laser CNC, rapid prototyping. Uczy mi też, w, w każdym klasie mamy list, takie skills, które studenci muszą usią uczyć. I czy to jest na każdym kierunku na studiów, każdym czy to kierunku? jest wyspecyfikowany jakiś obszar nauki? Tak, na każdym klasie. I na, na, na pierwszy dzień klasie studenci przychodzą i otrzymają ten list skills, techniczne po każdym klasie. I potem, jak um, wystąpują w uniwersytecie, mają uh, resume który jest 10 stron i mogą dostać pracę, gdzie oni właśnie, nie wiem jak to się mówi, ale do, do, dostają pieniądze uh, 60 tysięcy dolarów na rok. Mm -hmm. To immediately after they graduate. Okej, okay, uh, zaraz po zakończeniu studiów. No właśnie. I jeśli, if they proceed further and get a master's degree, nie wiem, jak to się mówi po polsku. Jak, jak się przygotowują do magisterki? Magisterki, uh, to, to wynosi się do 90 tysięcy dolarów. Rocznie. Narocznie. To jeśli to wszystko jest w standardzie. To, co jest w takim razie kompetencją przyszłości? Taką, mm -hmm. na co przy, bo my jesteśmy 10 lat do tyłu w Polsce, jak powiedziałeś. My jeszcze Prawie. raczkujemy z tymi przedmiotami, chociaż na Uniwersytecie Warszawskim one już są nauczane na różnych kierunkach. Może nie na wszystkich tak samo, i to jest pewnie jakby droga, którą musimy podążać, ale to w takim razie, czego wy uczycie do przodu? Na co przygotowujecie swoich studentów? Teraz uczymy się. Te, te najbardziej wymaganie uh, jest analytics. I nawet uh, w tym tygodniu uh, dostałam e-maile uh, od, nie wiem, dziesięć uh, kolegów na uniwersytecie i oni wszyscy chcą uczyć analytics. Historia, psycholog psychologia, sociolo, uh, oni, wszyscy, oni wszyscy chcą tego uczyć. Bo wiedzą, że. Studenci, którzy mają taką, taką wiedzą, występując w uniwersytecie, oni mogą uh, znaleźć pracę i mogą 50 tysięcy dolarów z taką wiedzą. Więc to bardzo skutecznie mieć taką edukację. Ale to, co mówisz, to wymaga wielkich nakładów finansowych. Znaczy, tak. takie kursy to nie są kursy, które realizuje się bezkosztowo. Tak. Uczelnie wyższe i edukacja wyższa w Stanach Zjednoczonych jest płatna dla studentów, prawda? Tak, jest płatna. Na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych tak jest, że edukacja to, to kosztuje. W samym uniwersytecie different majors cost different things. Okay. na różnych kierunkach i na różnych poziomach. Właśnie. Różne jest Więc uh, hi historia ko kosztuje uh, 10 tysięcy dolarów na rok. Ale biznes będzie 50 tysięcy. 50 tysięcy. No właśnie. Ale, ale to wyższe. I to, i, to tak I to tak się nazywa wyższy tuition. Nie mm -hmm. wiem jak to się mówi. Ale, no to, ale, ale na przykład na Harvard to będzie 70 tysięcy dolarów na ro rocznie. I w, depending on the major, będzie wyższy. Więc na przykład uczelnik, to znaczy nauczyciel, a w historii, to a on a będzie salary 50 tysięcy dolarów, ale w biznes będzie 150 tysięcy dolarów. Więc faculty dostają dużo więcej pieniędzy. I ta inwestycja też się studentom opłaca, bo praca też będzie odpowiednio lepiej płatna. Właśnie. No dobra, a jak poradziliście sobie w COVID-zie w tym pierwszym zamknięciu? Bo u nas na początku, w ubiegłym roku, w marcu. To był taki kubeł zimnej wody dla polskiej edukacji. Ta konieczność przejścia w połowie marca na edukację zdalną obnażyła trochę, jak w niektórych momentach nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby uczyć hybrydowo. Tak. Bardzo szybko wdrożyliśmy procedury, mniej lub bardziej skutecznie na, na długi czas. Dziś jest już półtora roku takiej, takiej pracy i potrafimy to robić znacznie lepiej, wciąż niedoskonale, ale lepiej. A czy w Stanach Zjednoczonych też ten marzec czy luty, też. nie wiem kiedy u was to było dokładnie, czy to był też szok dla edukacji wyższej? Też dużo szok Nie byliście był. bardziej przygotowani? Nie, wcale nie, nie, nie. U nas się mówi, że amerykańskie uniwersytety, te w czołówce rankingów szanghajskich, to są lata nie. świetne przed nami? Nie, 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 nie. Był dużo szok i żaden był przygotowany na to. I był, każdy nauczyciel musiał zmienić, jak się on uczył. To wszystko. I wszystko musiał być online. I kiepsko to było. Bardzo kiepsko. Wow. Źle, bardzo źle to było i bo oni nie a, większość pro, a, profesorów tam są stare, bardzo stare I, i, i nawet nie, nie wiedzieli, jak to zrobić I, i, i nawet jeszcze skorzystali czak i na, na te. Kreda sobie. i tablica? Kreda. W XXI wiek profesor Andy no, Boyle mówi, że w Stanach Zjednoczonych używają kredy i nie? tablicy ale to i, i studenci uh, nie chcieli płacić za to. Więc okay. z, zobaczyliśmy, że, i, że studenci przestali chodzić na uniwersytecie. Te uniwersytety, które były najtańsze, nie, uh, były dobrze. I nawet uh, te studenci wzrosły troszkę, ale te uniwersytecie, które były najdroższe, oni doświadczyli, że studenci zmieniają, Jak to się Zmniejszyła się? No właśnie, 80%. 80% mniej studentów na najlepszych uniwersytetach. Ile Wam zajęło powrócenie do, do takich normalnych liczb tych studentów, czyli wrócenie do popularności tych najlepszych uniwersytetów? One w ogóle wróciły do łask? Odbiły się? W, w tym roku większość uh, uczennicy wrócili do uniwersytetu. Ale jeszcze w, u tych najdroższych uniwersytetów Nie, jeszcze nie. Czyli zajęcia zdalne są kontynuowane? 90% normalności, ale jeszcze mniej. Ale u nas na Uniwersytecie Weber State jesteśmy troszkę mniej, 5%. Bo kiedy COVID się stało, więcej studentów przychodziło, bo jesteśmy tajniej. Niche Harvard, Harvard, i takdali. Mm. Is is i fischer classes online a poza hodic do Harvard, bo oni poacili oshim jeshant shetim jeshant la online classes. To nie nie kacili te gorobich vogula. Inavet uh, nashie studente enrolled in classes mm -hmm. na MIT, bo kitty. fischer classes on online la chego do Harvard. Kiedy jest 70 tysięcy dolarów. I MIT oferuje klasy na 10 tysięcy dolarów rocznie. To bardzo tanie. Na, dla MIT to bardzo znanym i słynny uniwersytet na 10 tysięcy dolarów. To tyle co historia na tych innych uniwersytetach. No właśnie. Więc uh, uniwersytety na, teraz próbują Zmusić profesory do budynki. Okej, okay, czyli wrócić do stacjonarnych no właśnie. zajęć. Ale nie, nie chcą chodzić do, do budynków. W ogóle. A studenci chcieliby stacjonarnie? Tak. Bo płacą i wolą, żeby zajęcia były tak. realizowane. A czy to znaczy, że COVID zmienił tą strukturę rynku edukacyjnego w Stanach Zjednoczonych i to tak. ci giganci najwięcej stracili? Mhm. Tak, właśnie, dokładnie. A nie jest jakby te, też pewną możliwością to, że oni szybko zabiorą się za te zajęcia online i na przykład ściągną młodzież z innych krajów, bo może to, że się taki Harvard czy MIT odbije, albo MIT będzie taniej prowadziło zajęcia, spowoduje, że my w Warszawie stracimy studentów, jak, jak będą tak. zajęcia zdalne, twór. Twu. No właśnie, dokładnie. Uh, i, I Harvard i MIT, on, oni wiedzą, że tak się stało. You know, I oni. Próbują być uniwersytetem dla, dla, dla całego świecie. Czyli globalizacja uniwersytetów. I oni wiedzą, że tak się stanie. Teraz. Okej. Okay. To nie zabrzmiało optymistycznie, to znaczy, stracili w Stanach i szukają naboru, można powiedzieć, za granicami mm -hmm. Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. ale czesne jest chyba dalej barierą, która jest nie do przeskoczenia dla części studentów. Ta opłata, pieniądze, które trzeba zapłacić za te e, za te kurcy? Oni nie wiem jak to mówić po polsku, ale they're charge people in the United States one fee and then people okay, czyli są so różne different... opłaty, różne czesne dla przedstawicieli różnych krajów. Właśnie. I to ma być ta szansa, żeby wskoczyli inni. Szczególnie Afryce. so uh, MIT wants to offer United States have to pay 50, uh, 40 tysięcy w Stanach Zjednoczonych. I pol w Polsce 10 tysięcy. W Afryce. Tysiąc. Tysiąc. Czyli można powiedzieć, że jakaś demokratyzacja też tego, tego, te, tego nastąpi, bo, bo jeśli wyjdą z taką ofertą zróżnicowaną cenowo, to być może my w Warszawie, oby się to nie wydarzyło, ale będziemy mieli silną konkurencję za oceanem. No właśnie. To co mamy zrobić, żeby Uczelnie nie wpadły w taką pułapkę, bo wizja jest rynkowa. Rynek wygrywa, jeżeli jest coś lepszego, taniej, to pewnie to, to nie mamy tutaj możliwości zadziałać. Ale zanim dojdziemy do takiej sytuacji bezpośredniej konkurencji, co my w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, możemy zrobić, żeby, żeby nas to nie spotkało? So, uniwersytety muszą specjalizować. Mhm, specjalizować się? Specjalizować, o no właśnie. Muszą. Uniwersytety muszą wybrać to, co robią najlepsze. I specjalizować, i uh, musimy mieć, uh, nie wiem jak to się mówi, experiential learning. Mm -hmm. uh, więc bardziej. Doświadczalną naukę, praktyczną? Właśnie, bardziej mm -hmm. praktyczne. Bo te klasy, które są uniwersalne, uniwersalne, na przykład matematyki i tak dalej, uh, to nie będzie dosyć. Uh, Specjalizowane? Nie wiem, jak mm -hmm. to się mówi. The, 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 Specjalistyczne? Mm -hmm. No właśnie. Więc uh, na, na przykład w, e, mieszkałem w Virginie i oni pytali, uh, co, uh, what do we have to specialize in? I ja mówię cybersecurity. I Cyberbezpieczeństwo. To, uh, I tobako. Czyli przemysł e, papierosy? I, no właśnie. I oni mówią, a jak to tobacco, uh, papierosy? Ja, a, bo tu rośnicie to. Czyli zasoby lokalne. No właśnie. E, I oni są to dziwne, ale cyber niebezpieczne Bezpieczeństwo. to. Bezpieczeństwo? Najlepiej. To bardziej lepiej to robić niż papierosy. Oczywiście. <laughs> ale musimy wybierać to, co, to, co robimy najlepsze. E, I tu w Warszawie musimy e, wybierać i to, co robimy najlepsze. A co yeah. my w Warszawie robimy lepiej niż y, w Stanach Zjednoczonych? nie wiem. co, was a, a co Ciebie jestem... zaskoczyło, Randy, tutaj w Polsce, w Warszawie? Co, co? Co było dla Ciebie zaskakujące? What was a surprise for uh, you? Ja właśnie mieszkałem tu prawie 30, uh, 30 lat temu, a teraz w Warszawie jest, wow, niesamowite. Bardziej nowoczesne, nie są ludzie tak pijani <laughs> <laughs> tak, troszkę był a, dawno temu, ale bu budynki są piękne, ludzi są bardzo miły, jedzenie jest bardzo tanie, ale z zbliżkość do a, Niemcy to ważne, a port a, na Gdańsk to ważne, węgiel to ważne. Chociaż odchodzimy od węgla, już na szczycie klimatycznym zgłosiliśmy, że odchodzimy od węgla. Co, co? Że rozumiem. we will skip with coal. Oh, Okej. Okay. Ale polskie, uh, polskie studenty są bardziej bardzo uh, Oni ma, uh, mają te uh, możliwości. Oni są bardzo in inteligentni, naprawdę są, Te uh, studenci, którzy uczą tak. Słuchajcie, uh, nasi słuchacze, bo mm -hmm. to jest diagnoza, która może nas ucieszyć na tym etapie. No właśnie, są, są bardzo inteligentni i pracowity. Uh, i, I nawet teraz mam dziesięć uh, student researchers, badaczy studenckich i I don't pay them anything, they ask to do research with me. And Bezpłatna praca studencka, panie profesorze, no właśnie. ale po to, żeby zbierać doświadczenie oczywiście. No właśnie, a w Stanach to, to nie się stanie w ogóle. M musimy płacić, aby studenty to robić, a tu w Polsce są bardzo głodne dla możliwości, doświadczeń, zrobić. rozwoju, mm -hmm. to w jaką stronę powinna ta nasza edukacja pójść, żeby ten potencjał wykorzystać? Czy powinniśmy uczyć miękkich kompetencji więcej, może, może bardziej technicznych? technicznych. Mm -hmm. Bardziej, dużo. Każdy student, który chodzi na Uniwersytecie Warszawskim, musi się uczyć Python. Każdy. Ale czy każdy y, absolwent będzie musiał programować? Nie. A, i, I nawet ja nie lubię programować w, w ogóle, ale ta wiedza jest potrzebna, bo ludzie, którzy uh, pracują teraz w, in, w industry techno, uh, nie wiem jak to się mówi, w technical industry, czyli mhm, technologiczne, uh, muszą pogadać z programistami. Z, uh, z, z programistami? No właśnie, muszą to. Więc ta wiedza jest potrzebna. Okay. Więc a, a database. A, Jest potrzebne. Bazy danych. Mm -hmm. Cloud. Ch mury. Chmura. Obliczeniowa. Wszystkie z te tej klasy muszą być nauczane. I nawet na polonistyce i na historii? Nie. Nie? Czyli są obszary, które nie, nie muszą zanurzyć się w tych technologiach? Właśnie. Właśnie. Więc uh, w, w tym fields uh, STEM, Science, Technology, Engineering, Math mm -hmm. i nawet Business, to to są gdzie uh, Python na przykład musi być nauczany. Ale poza tym uh, studenci mogą wybrać, jeśli chcą, to się uczyć. Ale na, na przykład na Weber State studenci, którzy studiują historię, chcą te, uh, się uczyć Python, bo wiedzą, kiedy wystąpić z Uniwersytetu, nie ma pracy. Dla historyków. A co mają robić? Czytać uh, uh, książki, Historyczne nie ma pracy dla nich. Ale to zwróciłeś uwagę na jedną ważną rzecz, bo w takim myśleniu uniwersytet przygotowuje studentów do rynku pracy, do pracy. A u nas często toczy się dyskusja o tym, czy uniwersytety są miejscami. Takiego przygotowania zawodowego, które ma szykować studentów na pracę, czy to nie jest taka świątynia wiedzy, erudycji, tak. renesansowa wizja, wiesz, uniwersytetu jako miejsca, które rozszerza horyzonty. Tak. I wtedy, w takim myśleniu, no, uniwersytet nie ma na celu kształtowania pracowników, którzy znajdą pracę, tylko właśnie tych, którzy będą czytać książki. No właśnie. I jak wy na ten dylemat odpowiadacie? No właśnie, do, do, dokładnie. I ta sama rozmowa ma mi w Stanach też. I Profesory, które uczą te, uh, jak to się mówi, uh, uh, nie skuteczne, nie najbardziej skuteczne uh, finansowe, nie wiem jak to się Aha, mówi. nie najlepiej opłacane kierunki, <laughs> da, de delikatnie Opaść. ujmując. Oni zawsze mówią, że uh, uniwersytet jest świątynią wiedzy. Nie? Ale te profesory, które uczą się on, uh, STEM, Science, Technology, Engineering, Math, Business i Business. Oni, tak. i, i business, oni mówią, że nie, to nie. Uh, musimy przy, przygotować studenty dla pracy. I, i kiedy się pyta studentów, a co oni powiedzą? Da, na, jest, są na Uniwersytecie dla pracy. No dlatego uczą się Pythona na historii. No właśnie. Więc to dlatego jest ważne mieć uh, inne sceny, na different degrees. So, business 10 tysięcy dolarów. A historia 4 tysięcy dolarów. Właśnie po to, żeby zróżnicować, bo i szanse rynkowe później są inne. Właśnie. Czyli odpowiadasz na to pytanie, mówiąc, że należy tak przygotować ofertę edukacyjną, żeby jednak skonfrontować z rynkiem pracy i żeby to studenci decydowali, ile płacą za które kierunki, bo co im się po prostu opłaci czy przełoży na lepszą pracę później. Czy je, powiedz jeszcze, jeszcze raz? Że jakby różna cena kierunków studiów ja. powoduje, że one są mniej lub bardziej praktyczne, albo to, że one są praktyczne, powoduje, że jest inna cena? Czyli to student decyduje e, tak. tak naprawdę, czy znaczy popyt na pewne kierunki studiów? Tak. E, studenci zazwyczaj mają, e, mogą wy, do, dobrze wy, wybierać karierę ale czasami zgadzam się uh, z Tobą w tym, że czasami studenci nie, nie wiedzą o co chodzi w ogóle uh, w, w kierunku kariery. Na przykład uh, ja uczę klasy zazwyczaj na juniors and seniors, uh, trzy i seniors, rok 3 i 4 na studia. I czasami ma, uh, mam studentów w klasie, który uczą się historii. I przychodzą do mojej, do mojej klasy, bo wiedzą, że uh, nie będzie kariery uh, potem. I, I to bardzo smutne im, uh, dowiedzieć się o tym. Ale i trudno jest im zmienić karierę w tym czasie. Więc na przykład, kiedy się uczył uh, na Uniwersytecie w Virginia, studenci, kiedy przystąpili do Uniwersytetu, Mus zmuszał uh, research their career. They mm -hmm. had to figure out how much they were going to make. Okay, czyli chose... badają swoją ścieżkę kariery, tak? Mm -hmm. Before they chose their major. So they had to know how much money they were going to make okay. before they chose their major. And it made a big difference. Czyli przygotowujecie ich na to, żeby przewidzieli, jaka będzie jakby ścieżka kariery, jakie pieniądze z tego wynikają i jak to wpłynie na ich decyzję edukacyjną. No właśnie. Ale to jest możliwe głównie tam, gdzie edukacja jest płatna i gdzie można wybierać i przeliczać to wszystko na kwestie rynkowe. Randy, moglibyśmy tak pewnie bez końca, bo tych różnic jest bardzo wiele. Wiem też, że w Polsce zaskoczyła Cię liczba drzew. Tak? To zaskoczyło Cię to, mówiłeś. Że jest green, że jest grass. O green. tak, tak jest. O. Uh, jest uh, piękny tu. Ja przechodzę z pustyni. Uh, drzewy są. Nikt. Nie mam dziew w ogóle na pustyni, a, 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 k, a moja rodzina przychodziła i dzieci mówią, o bo Polacy są tak bogate, patrz na drzewo, są drzewy i, i trawa, a jakie bogate są Polacy. I ja mówię, tak, one są tak bogate, a, a patrz na cenę a, jedzenie. a jakie drogie. A oni nie wiedzą, że 1 dolarów to 4 złote. złote. I moje żony, bo wow, jedzenie to drogie. A ja tak, to bardzo drogie. Bardzo to... bogaci ludzie w tej Polsce. To Randy, Polacy. czyli jest coś, co, co, co u nas jest lepsze niż w Stanach, chociażby krajobraz. Oczywiście. I trawa, A i drzewa, i determinacja studentów. I pierogi, i chleb, <laughs> i transport uh, publiczny. Uh, public, publiczny. Tak jest, publiczny transport. Ludzie są tu bardzo, bardziej grzeczni. bardziej. Jest bardziej bez nie bez, uh, to Bezpiecznie. Jest, yeah, bezpiecznie, to. bezpiecznie. Uh, na przykład byłem w uh, San Francisco dwa lata temu i ten uh, homeless man zaatakowały mi dwa razy. Osoby w kryzysie bezdomności, tak? Jest bardziej. Uh, tu w Polsce jest bardzo, bardzo. Ludzie są bardzo, bardziej grzeczni. Uh, jest bardzo bezpieczny tu. Pogoda jest bardzo ładny i bardzo. Rozmawiamy w listopadzie, Randy, więc ta refleksja o pogodzie. Miejmy nadzieję, że te plusy też będą do zaobserwowania w naszej edukacji, w naszym szkolnictwie i już za tych 10 lat, a może szybciej, uda nam się dogonić Stany Zjednoczone w różnych aspektach naszego poziomu kształcenia i że będziemy w czołówce peletonu, a nie w czwartej i piątej setce rankingu szanghajskiego, jak to teraz. Trzymamy kciuki. Bardzo Ci Dziękuję, Randy, za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Randy Boyle, profesor wizytujący Uniwersytet Warszawski w ramach stypendium Fulbrighta z Weber State University w Goddard School of Business and Economics. Tym razem bez pomyłki. Dziękujemy, dziękuję serdecznie. Dziękujemy dziękuję. pięknie, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Sameż dosy. Radio Campus.